tego co dostrzegłem, drużyna Glinika Gorlice zagra w jednolitych niebieskich strojach. Natomiast drużyna gości KS Podhalanin Biecz na biało. Szanowni Państwo, jeszcze bezpośrednio przed meczem, po odegraniu hymnu nastąpi taka mała uroczystość, wręczone zostaną z okazji 150. występu Piotrowi Gogoli pamiątkowa koszulka oraz Konrad Grela, który zdobył w ostatnim swoim spotkaniu 99. i 100. bramkę w barwach Glinika. Bardzo serdecznie będziemy chcieli pogratulować. Zostawiam za sobą, wiem, po co.
jest w wysokości. Tuż przed spotkaniem, tak jak wspomniałem, odbyła się uroczystość wręczenia przez pana Pawła Szorowicza, prezesa zarządu Biekas Green Gorlice, pamiątkowych koszulek za 150. występ w barwach Klinika Gorlice Piotra Gogoli oraz Konrad Grela, który otrzymał taką koszulkę z okazji zdobycia swojej setnej bramki w barwach Klinika. Bardzo serdecznie zawodnikom dziękujemy. A tuż przed momentem to spotkanie szalenie interesujące rozpoczął pan sędzia Michał Ślaski, przypominam, kolegium sędziowskie z Tarnowa. Pierwsze historyczne derby czwartoligowe z udziałem Klinika Gorlice i Podhalenia na Biecz rozpoczęły się. A ja proszę państwa o sportowy, kulturalny doping. Wspierajmy swoje zespoły w kulturalny sposób.
Szymon Stasik. Dzisiejszy mecz, jak widać, wzbudził spore zainteresowanie. Na stadionie przybywa w tej chwili około 800 widzów. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Pierwszy kwadrans mija i dzisiejszego derbowego spotkania. Jak na razie wynik bezbramkowy. Konrad Grela, bliski zdobycia pierwszej bramki. Thank you.
spotkania. Sędzia głównym przyjaciel zawodów, pan Michał Ślaski, dyktuje 11 przed szansą drużyna gości. A konkretnie z numerem 30 Marek, przepraszam, sam poszkodowany ustawia piłkę, a więc Nicolas Cruz Jimenez. Arbiter główny dzisiejszego spotkania zarządził krótką przerwę na uzupełnienie płynów przez zawodników, a ja proszę grupę kibiców gospodarzy o niewyrzucanie na nową bieżnię środków pirotechnicznych. Panowie, dbajmy o tą bieżnię.
30. minuta spotkania. Przypomnę, po bramce zdobytej w 25. minucie spotkania z rzutu karnego pod Haraniem prowadzi 1-0, a bramkę zdobył Nicolas Cruz-Jimenez. Pierwszą żółtą kartką w dzisiejszym spotkaniu zostaje ukarany zawodnik gospodarza oznaczony numerem 18, Mateusz Świechowski. Dobra próba! Dobra próba! Dobra, 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 dobra.
korzystając z okazji, chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić, bo mam już oficjalną informację dotyczącą meczu finałowego Pucharu Polskiego Szczebel do okręgu piłki nożnej w Gorlicach. Otóż mecz pomiędzy Gliwicem Gorlica a Podkalaniem Biecz odbędzie się ostatecznie w Gorlicach w dniu 18 sierpnia, to jest w środę o godzinie 16.30. Sponsorem tego spotkania będzie firma transportowa Libropol. Przepraszam, 18 września w środę o godzinie 16.30 zapraszam na mecz finałowy Pucharu Polski na szczeblu podokręgu piłki nożnej w Gorlicach. Sponsorem tego spotkania będzie firma transportowa Libropol. Stasik, a kapitalnie w bramce Podkalanina Jakub Lipka. Ah!
44 minuta spotkania. Żółtą kartką zostaje ukarany zawodnik gości oznaczony numerem 87 Tomasz Magdziarczyk. Na bramkę Grynika uderzał Karol Kalik. Arbiter główny spotkanie, pan Michał Ślaski, do drugiej części meczu dolicza co najmniej jedną minutę. Pierwsza połowa dzisiejszego spotkania dobiega końca. 1-0 dla Podhalanina Biecz, a bramkę w 25 minucie z rzutu karnego zdobył Nicolas Cruz Jimenez. Chciałbym państwu przypomnieć jeszcze raz, ponieważ mamy oficjalną informację. Otóż finał Pucharu Polski na szczeblu podokręgu piłki nożnej w Gorlicach odbędzie się w Gorlicach, tutaj na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach w dniu 18 września. W środę o godzinie 16:30 Glinik Gorlice podejmuje Podhalanin Biecz. Sponsorem tegoż spotkania firma transportowa Libroto. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy. Like plastic, I feel like I don't know you anymore. Get out and shut the door, 'cause I'm so tired of this back and forth slapping.
kiss. Baby, I'm not at your mercy. This ain't some big controversy.
Transmisję oglądacie dzięki firmom Evo Bike, Evo Computers i Ecotech 2. Zapraszamy. Partnerem transmisji jest Galeria Gorlicka. Twoje miejsce na zakupy. Stomatologia Wichlińscy. Jesteśmy dla naszych pacjentów od 20 lat. Transmisję oglądacie dzięki firmom Evo Bike, Evo Computers i Ecotech 2. Zapraszamy. Partnerem transmisji jest Galeria Gorlicka. Twoje miejsce na zakupy. Stomatologia Wichlińscy. Jesteśmy dla naszych pacjentów od 20 lat. Transmisję oglądacie dzięki firmom Evo Bike, Evo Computers i Ecotech 2. Zapraszamy. Partnerem transmisji jest Galeria Gorlicka. Twoje miejsce na zakupy. Stomatologia Wichlińscy. Jesteśmy dla naszych pacjentów od 20 lat.
jedną informację. Winien Państwu i przepraszam tam sympatyków, najwierniejszych kibiców Winnika. Otóż na wysokości sektora B w przerwie meczu oraz w trakcie meczu możecie nabyć gadżety klubowe, smyczki, szaliki i tym podobne. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o składy i zmiany w przerwie, trenerzy zarówno Łukasz Krzysztoń, jak i Szymon Setnerowski nie zdecydowali się na przeprowadzenie takich zmian. Tym samym drużyny występują w identycznych składach, jak wychodziły przed spotkaniem. A przypomnę, jedenastka Podhalenina Biedstroje, biało-niebieskie w bramce z numerem pierwszym Jakub Lipka, z numerem czwartym Kacper Zięba, z numerem piątym kapitan drużyny Jacek Malisz, z numerem szóstym Adam Sobuś, z numerem dziewiątym strzelec bramki Nicolas Cruz Jimenez, z numerem jedenastym Karol Tyrka, z numerem szesnastym Adrian Ślęzak, z numerem siedemnastym Karol Kawik, z numerem dwudziestym trzecim Mateusz Bartków, z numerem trzydziestym Marek Maślejak oraz numerem osiemdziesiątym siódmym Tomasz Magdziarczyk. Skład drużyny Winnika Gorlice. Stroje jednolite niebieskie w bramce z numerem pierwszym Mateusz Krawczyk, z numerem czwartym kapitan drużyny grający trener Łukasz Krzysztof, z numerem dziewiątym Damian Śliwa, z numerem dziesiątym Piotr Gogola, z numerem jedenastym Konrad Grela, z numerem czternastym Jakub Koźma, z numerem osiemnastym Mateusz Świechowski, z numerem dziewiętnastym Dawid Kuliga, z numerem 21 Aleksander Gazda, z numerem 77 Mateusz Szafran i z numerem 88 Szymon Stasik. Szanowni Państwo, w związku z upływającymi wakacjami, wakacje dobiegają końca, dzisiaj mamy ostatni dzień sierpnia, na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji popołudniem od godziny 15 organizowany jest, jak zresztą corocznie, Festiwal Kolorów. Zapraszamy bardzo serdecznie na ten festiwal. Oh!
gospodarzy zostaje ukarany zawodnik oznaczony numerem 10, Piotr Gogola. Na zegarze 62 minuta spotkania, więc godzina derbowego spotkania już za nami. Jak wiemy, po bramce z rzutu karnego w 25 minucie spotkania Podhalanin Biecz prowadzi w Gorlicach z limitem 1-0, a jedyną bramkę zdobył Nicolas Cruz-Jimenez. Następuje zmiana w drużynie Grynika. Boisko opuszcza Łukasz Krzysztoń, grający trener i kapitan. Przekazuje mu obowiązki kapitana Dawidowi Drągowi, który wchodzi na boisko. 62 minuta spotkania. Thank you.
Kolejna, druga zmiana w drużynie Leminka Gorlice. Wojsko opuścił Szymon Stasik, a jego miejsce odpowiednio na wojsku zajmuje Kacper Olejnik. Jest to młodzieżowiec. W 69 minucie spotkania nastąpią zmiany w obydwu zespołach. Do wejścia na boisko przygotowani Tomasz Rządca w wyniku oraz Ferreira da Silva Adrian Tajgwer. Boisko opuszcza jego kolega Nicolas Cross Jimenez. Natomiast w drużynie gorlickiej boisko opuszcza Mateusz Szafran. I tak jak wspomniałem, jego miejsce zajmuje Tomasz Rządca. Thank you.
Arbiter główny dzisiejszego spotkania, pan Michał Ślaski, zaprosił zawodników obydwu zespołów na krótką przerwę. Ja natomiast, korzystając z okazji, chciałbym państwa zaprosić na kolejne spotkanie. Będzie to spotkanie wyjazdowe Gliny Gorlice. Najbliższy 7 września, w sobotę, wyjedzie do Słopnic i grać będzie z miejscowym Sokołem. Natomiast przyszły weekend drużyna Podkolanina będzie pauzować. Więc jednak Tomasz Rząca ukarany żółtą kartką. Ten fał był zdecydowanie wcześniej. Sędzia wrócił do tej sytuacji i upomina zawodnika Gliny Gorlice żółtą kartką. Tomasz Rząca, numer 3. Thank you.
80. minuta spotkania, kolejna zmiana. Boisko opuścił Damian Śliwa już wcześniej, a jego miejsce zajmuje z numerem 17 Mateusz Michalik. Kolejna zmiana w drużynie Podkalanina. Przygotowany do wejścia młodzieżowiec Kacper Czech, oznaczony numerem 7, który zastępuje zawodnika z numerem 11, Kamila Tyrka. Źródła mogę Państwa powiadomić. Otóż mecz finału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu piłki nożnej w Gorlicach odbędzie się jednak tutaj, w Gorlicach, na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Będzie to 18 wrzesień, środa, o godzinie 16:30. Kolejne takie spotkania dzisiaj. Bardzo serdecznie zapraszamy.
a jego miejsce zajmuje oznaczony numerem 99 Wiktor Martuszewski. Podobnie mamy zmianę w drużynie Podhalanina Wieczór. Boisko opuszcza z numerem 16 Adrian Ślęzak, a jego miejsce zajmuje z numerem 25 Jakub Baron. Dzisiejszego spotkania pan Michał Ślaski. Do drugiej części meczu dolicza co najmniej 4 minuty. W liczonym czasie gry następuje kolejna zmiana w drużynie przyjezdnej. Boisko opuszcza Tomasz Makdziarczyk, a jego miejsce zajmuje oznaczony numer 8
Krzysztof Kiełtyka. Najbliższe swoje spotkanie drużyna Gliwice rozegra 7 września, za tydzień, w sobotę o godzinie 17:00 w Słopnicach.